W powszechnej opinii ich widok przynosi szczęście. By je mieć, według tradycji, wystarczy jednego z nich złapać za guzik. Nie jest to pusty przesąd. Chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy, kominiarze dbają o bezpieczeństwo nas wszystkich. Trudno wyobrazić sobie bowiem dom czy budynek biurowy bez sprawnych kominów i wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych. Drożność, powiedz, że zadymiam. Zadymiamy przewód łazienkowy. Mirosław Antos jest mistrzem kominiarskim, chociaż nigdy nie przypuszczał, że nim zostanie. Wszystko przez przypadek. Dotychczasowa firma pana Mirosława padła. Szybko musiał znaleźć inne zajęcie. Zobaczyłem w pośredniaku, że jest zapotrzebowanie na kominiarzy. Przyszedłem, to było zgłoszenie moje do pracy od 1 listopada. Z przekonaniem, że w kominiarstwie w zimie się po dachach nie chodzi. Miałem zamiar tylko przezimować w kominiarstwie. Zimuję już 20 kilka zim i jestem szczęśliwy, że wykonuję ten zawód. W przeciwieństwie do pana Mirosława, czeladnik kominiarstwa Grzegorz Falkowski świadomie zdecydował się na swój fach. Zresztą wielkiego wyboru nie miał. Praktycznie cała moja rodzina, począwszy od ojca, była kominiarzami. No i oczywiście tata po namowie namówił mnie, żeby po prostu przystąpić w szeregi tej pracy. Jeszcze inną drogą do zawodu trafił Sławomir Laszka. Do pracy w kominiarstwie zachęcił go kolega. On też pokazał mu podstawowe zasady fachu i kominiarskie obowiązki, a tych wcale nie jest mało. Kominiarz przede wszystkim ma dbać o bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczo-kominowych, czy to w budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym, czy w budownictwie wielorodzinnym, bądź w instytucjach i urzędach. Głównie zajmujemy się konserwacjami przewodów kominowych, czyszczenia, udrożnienia przewodów kominowych, czyli jak jest gdzieś kanał wentylacyjny, tak jak tutaj w kanale była folia, jakieś kawałki drewna, czyli polega to na udrożnieniu tego kanału, żeby czy odgruzowania betonowego jakiegoś, czy nawet ptaszki potrafią płatać figle i gniazdka sobie w kanałach robią, no i wtedy kominiarz ma za obowiązek usunąć taką przeszkodę z kominu, żeby kanał wentylacyjny pracował, czyli odprowadzał zużyte powietrze z pomieszczenia. Na tym jednak nie koniec. W codziennej pracy przed kominiarzem stoi dużo więcej wyzwań. Drugą czynnością, podstawową, którą wykonuje kominiarz, jest to kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i taką kontrolę przeprowadza się jeden raz w roku. Ponadto kominiarz dokonuje odbioru nowo budowanych kominów, nowo instalowanych urządzeń grzewczych, czyli odbiorów celowych, jak również dokonuje kontroli na zlecenie indywidualne klientów bądź zlecenie administracji. By sprostać wszystkim tym zadaniom, kominiarz musi mieć określone predyspozycje. Wynikają one z miejsc, w których wykonuje się prace kominiarskie. Osoba, która wykonuje zawód kominiarstwa, przede wszystkim nie może mieć lęku wysokości. Bo wiadomo, no, on może wejdzie na dach, ale już będzie miał problem z zejściem, z powrotem, także na pewno nie może mieć żadnych takich strachów wysokościowych, żeby móc ten zawód wykonywać. Kominiarz to zawód zaufania publicznego. Źle wykonana praca oznacza bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi. Kominiarz musi mieć tego świadomość. Musi być bardzo rzetelnym i sumiennym człowiekiem, żeby wykonywać dobrze ten zawód, bo u nas w środowisku mówi się, że kominiarz jest potencjalnym klientem prokuratora, bo źle wykonana praca przez kominiarza może właśnie prowadzić do zatrucia bądź pożaru, no i wtedy wkracza odpowiedzialność karna. Ponieważ kominiarze często pracują w trudno dostępnych miejscach oraz w ciągłym ruchu, ważna jest sprawność fizyczna.
kominiarze są ogólnie sprawni. Wielu z nas uprawia turystykę górską, gry zespołowe. Ja akurat preferuję piłkę siatkową i turystykę górską i każdy z moich kolegów również zajmuje się jakimś sportem. Wśród zalet swojego zawodu kominiarze wymieniają brak nudy. Codziennie pracuje się w innym miejscu, a przez to każdy dzień pracy jest inny. Nasza praca nie ogranicza się do pracy na dachu bądź do pracy w budynku. I nie ma specjalizacji, że jeden z kominiarzy pracuje tylko na dachu, a drugi pracuje tylko w budynku. Ta wymienność pracy jest bardzo duża. Wiele jest też narzędzi, którymi posługuje się kominiarz. Podstawowe to zestaw linowy, ale nie tylko. Najczęściej do czyszczenia przewodów dymowych używamy zestawu linowego, kula na łańcuszku, tak, i lina. No i oczywiście łyżka do usunięcia schadzy kominiarskiej zalegającej u podstawy komina. Do udrożnień przewodów kominowych są takie przepychacze, które można, wprowadza się od dołu przewodu, czyli tak jak tutaj jest krateczka wentylacyjna, można sobie ją po prostu zdjąć i wprowadzając taki przewód, taki przepychacz do przewodu kominowego ruchem obrotowym z dołu się te gniazda usuwa. Z reguły kominiarze nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Mamy pewność, że tą pracę w najbliższych dziesięcioleciach będziemy mieli zapewnioną, co na rynku pracy jest, no myślę, ważnym czynnikiem. Jest to też praca dająca szansę na rozwój. Ten zawód daje wielkie możliwości kształcenia, poszanowania społecznego i, co jest istotne, godziwych zarobków, bo gdyby nie było godziwych zarobków, to